Dzisiaj zapraszam Was na 10-minutowy trening pleców. Jedyne, czego będziemy potrzebować, to mini bendów. Jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to wiosłowanie jednorącz w chwycie neutralnym, czyli ustawiamy rękę dokładnie tak, jak na co dzień ją trzymamy, bierzemy sobie gumę w rękę, a drugi koniec zahaczamy o nogę i pochylamy się, głowa jest przedłużeniem tułowia. Mocno ściągamy łopatki, rękę prowadzimy jak najbliżej tułowia i łokieć kierujemy do góry, ale po skosie i zaraz będzie druga strona. I teraz zakładamy gumę na ręce, znowu mamy chwyt neutralny i robimy znowu wiosłowanie, tym razem już dwoma rękoma, a na samym końcu robimy przytrzymanie. Czyli znowu jesteśmy w pochyleniu, głowa jest przedłużeniem tułowia, mocno ściągamy łopatki, przytrzymujemy 2-3 sekundy i prostujemy ręce, później znowu wracamy, mocno spinamy z całej siły, wyobraźcie sobie, że macie coś pomiędzy łopatkami, chcecie to zmiażdżyć i pamiętajcie też, żeby łokcie nie kierować bardzo wysoko do góry, tak żeby nie spinały nam się te mięśnie przy samej szyi, tylko ściągamy łopatki i w ten sposób pracujemy. Siadamy teraz na ziemi, znowu zaczepiamy sobie gumę o jedną nogę, czyli jak pracujemy teraz prawą stroną, to zaczepiamy sobie o prawą nogę i pracujemy teraz w nachwycie, czyli już nie chwyt neutralny, tylko nachwyt. Łapiemy sobie za gumę i łokieć teraz też pokonuje całkowicie inną drogę, dlatego że nie robimy ściągnięcia przy ciele, tylko łokieć jest mniej więcej na wysokości barków. Mocno prowadzimy ruch, skupiamy się na ściągnięciu łopatek i zaraz będziemy robić dokładnie to samo, ale po drugiej stronie. Teraz sobie siadamy na kolana albo po prostu tak, jak Wam jest wygodniej. Znowu zakładamy sobie gumę na ręce i teraz robimy takie ściąganie gumy właśnie siedząc, czyli mamy szeroką gumę, cały czas mocno napieramy, żeby ją jak najmocniej otworzyć i prowadzimy ruch z nadklatki do samej góry, mocno prostujemy ręce, ale nie robimy przeprostów. Łopatki znowu pracują i skupiamy się na ruchu. That's why you love.
Na chwilę odkładamy gumę, pochylamy tułów, ale dalej jesteśmy na kolanach i zobaczcie, że ręce mamy ułożone tak, że kciuk idzie w kierunku sufitu i w ten sposób właśnie mocno ściągamy łopatki, z całej siły dopinamy i luzujemy i znowu dopinamy, luzujemy, ręce są proste, ale nie przeprostowane. Zakładamy znowu gumę sobie na ręce, wstajemy, pochylamy tułów i unosimy proste ręce do góry i właśnie na górze jeszcze rozszerzamy jak najmocniej, znowu ściągając łopatki, wracamy do pozycji wyjściowej i opuszczamy ręce. Pamiętajcie, że głowa jest przedłużeniem tułowia. Siadamy, gumę mamy dokładnie w tym samym miejscu i teraz jedna ręka jest cały czas prosto i jej nie ruszamy, natomiast drugą staramy się jak najmocniej rozciągnąć gumę, kierując rękę na zewnątrz i przy tym ruchu też staramy się spiąć łopatki i to jest ciężkie ćwiczenie z gumą, więc jeżeli chcecie na początku robić bez gumy, to jak najbardziej możecie, ale jeżeli robicie z, to pamiętajcie też o tym, żeby łokieć był stabilny i oczywiście zaraz będzie druga strona. Before the clock runs out, sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. Cause I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the day. I znowu ściągamy na chwilę gumę, jesteśmy w tej samej pozycji i zaczynamy ruch mając zgięte ręce, tak na 90 stopni i teraz otwieramy je i prostujemy i prostując mocno spinamy łopatki, wracamy do pozycji wyjściowej i do pozycji 0, czyli wykonujemy tutaj pracę mocno kontrolując ruch i mocno skupiając się na spięciu łopatek. Let me have another day, don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa, no, no, not yet, whoa, but I'm not gonna wake up, wake up. Ok, już ostatnie dwa ćwiczenia, zakładamy sobie znowu gumę na ręce, kładziemy się na brzuchu i robimy supermeny, ale mając ręce z tyłu. I właśnie kiedy podnosimy się, to podnosimy i nogi, i ręce, i tułów. Głowa jest przedłużeniem tułowia, czyli nie podnosimy zbyt wysoko. I tą gumę też staram się delikatnie cały czas rozszerzać. I już ostatnie ćwiczenie, ręce już dajemy sobie naprzód i robimy znowu supermeny, ale z przytrzymaniem, czyli unosimy i ręce, i tułów, i nogi i przytrzymujemy 4-5 sekundy,
luzujemy, robimy głęboki wdech, wydech i znowu podnosimy ręce, podnosimy nogi jak najwyżej się da, przytrzymujemy i opuszczamy. I to będzie koniec. Gdzie co tydzień wrzucam nowe plany treningowe złożone z treningów, które znajdziecie tutaj na YouTubie. Jeżeli nie macie minibandów albo wasze są już zużyte, to zostawię wam linka w opisie do gum, które sama stworzyłam. To są właśnie te i to są te, które możecie już oglądać u mnie na kanale od ponad roku, tak samo jak właśnie tą matę, więc do wszystkiego będą linki w opisie, tam was zapraszam, a teraz już dziękuję i do zobaczenia. Pa!